A z nami już Zbigniew Górniak i jego subiektywny przegląd prasy. Witamy. Witamy. Zbyszku. Cześć, dzień dobry co państwu. Przygotowałeś? Cieszę się, że podkreślacie, że to jest subiektywny przegląd prasy. Na czym polega ten mój subiektywizm? Może na tym, że miewam czasami krytyczne zdanie do tego, co czytam. Bo popatrzcie, na przykład Newsweek. Oto polscy piloci polecieli Herkulesem na Litwę, natowskim Herkulesem w ramach natowskiej tajnej misji na Litwę i wylądowali w bardzo złych warunkach pogodowych, w marznącej mgle przy złej widoczności. I jaką Newsweek z tego wyciąga naukę, zamiast się cieszyć, że mamy takich pilotów jak kiedyś w Dywizjonie 303, że całe NATO może nam zazdrościć. Otóż jest wielka afera, złamali wszelkie procedury. Anonimowi piloci oburzają się i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jest bardzo taki podstępny tytuł. Tupolewizm wiecznie żywy, sugerujący, że to, co stało się w Smoleńsku, też było efektem nieumiejętności i złej oceny przez pilotów, co stoi w dużej sprzeczności z tym, co podpowiadają nam ostatnio zaprzyjaźnione z nami tajne służby i obce wywiady. Zostawmy magików z Newsweeka i przejdźmy do innych magików, których opisuje tygodnik w sieci. Magiczny biznes. Konrad Kołodziejski skupia się na tym, że wróżki, tantryczne kapłanki i szamani za grube pieniądze dzielą się z nami teoriami zbawienia. Z nami, spragnionymi duchowości słuchaczami. To w Polsce coraz większy biznes. Wystarczy przejść się do Empiku, pisze Kołodziejski, i zobaczyć półki w dziale rozwój osobisty, uginające się pod ciężarem szmirowatych poradników w rodzaju jak osiągnąć szczęście w życiu osobistym i sukces w życiu zawodowym. Ktoś to wydaje, ktoś to potem kupuje za niemałe pieniądze. Ja przyznam, że też jak słyszę już słowa rozwój osobisty czy emanowanie pozytywną energią, to... Masz lekki wstrząs. Tak, tak. A my lubimy właśnie się dowiadywać i lubimy znać przyszłość, stąd może lubimy ta magia znaleźć się kradę. Klucz do tego, żeby być szczęśliwi. Coacherzy, tak. Można na przykład pojechać na kongres nie jadąc na kongres, można taki kongres takich kapłanek nowoczesności pooglądać w internecie za jedyne 600 zł, ale można też udział wziąć w nim osobiście. Za najdroższy bilet trzeba zapłacić aż 5000 zł, tyle co za fajne w czasy w Grecji. Karnet gwarantuje nie tylko oglądanie występów takiej bogini na żywo, ale także 3 lunche, proszę państwa, i sesję zdjęciową z prelegentami oraz, co najważniejsze, drzewko. Drzewko, które zostanie zasadzone w imieniu kupującego. 5000 zł to nie tak dużo, kpi Kołodziejski. Można by wiele drzew zasadzić za te pieniądze. Bo dzięki tej kwocie odzyskasz przecież, uwaga, równowagę między ciałem a duchem i będziesz mógł przejść z siły w moc, wykorzystać pełnię swojego potencjału oraz stworzyć wspierające cię nawyki, cokolwiek to znaczy. Można też doświadczyć tańca intuicyjnego, nauczyć się hawajskiego oddechu pico-pico, czy też różnych ceremonii szamańskich i transwizyjnych. Znaczy, wszystko to, o czym przeczytałeś, jest ciekawe, ale myślę, że za dużo mniejsze pieniądze można to osiągnąć, a czasami nawet samodzielnie dotrzeć do takiej korelacji z samym sobą. Za pomocą pico-pico. Warto nawet nie dawać się nabierać za bardzo małe pieniądze. No, wytworzyła się już taka kasta celebrytów tego takiego alternatywnego kulturstwa. Jest na to moda ostatnio, tak. Jest wielka moda. Tak. A ja chciałem dziś powiedzieć o pewnej celebrytce, która wybrała dużo mniej higieniczną drogę życia, a mianowicie o Lizie Marie Presley, córce Elvisa, słynnego Elvisa Presleya, którą niedawno znaleziono martwą w rezydencji Memphis. Zmarła prawdopodobnie na skutek przedawkowania leków, narkotyków. Tak wyglądała, będąc już po 50. Bardzo kobieta. Podobna do ojca. Na drodze do samozniszczenia Lizy Marley Presley znalazła się
ona znalazła się już w wieku 9 lat, gdy zmarł Elvis. Potem były narkotyki, szukanie pocieszenia w scjentologii, czyli w tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Bardzo popularny w Stanach w swoim czasie. Cztery małżeństwa, wreszcie samobójcza śmierć 20-letniego syna Benjamina. Potem ciosie Liza Maria Presley już się nie podniosła, ale tak właśnie wyglądała w 68, kiedy się urodziła na rączkach mamusi i przy tatusiu, ale nie miała lekko już od dzieciństwa. Spokojne dzieciństwo trudno było w rezydencji Presleya. W dzień ze wszystkich stron wspinający się na mur fani z aparatami w rękach, błagający o zdjęcie idola. W nocy dom rozbrzmiewający odgłosami prób ojca. W nocy pracował, w dzień spał. I posłuchajcie, podobnie jak wiele dzieci gwiazd hollywoodzkich, nastoletnia Liza też chciała mieć normalne życie, jak inni rówieśnicy, ale jej dom nie przypominał domów innych dzieci. Ona była córką Presleya. Wokół nie było lepiej. Wielu moich kolegów, wspominała, z klasy zwariowało. Inni umarli, jeszcze inni są na odwyku albo zostali bohaterami skandali. No, niełatwo jest być dzieckiem sławnego rodzica, to na pewno. Zwłaszcza w takich czasach, tak, prawda? Zwłaszcza Elvisa Presleya. No więc właśnie. No cóż, szkoda, bardzo dziękujemy, że kolejna Zbyszku. Fantastyczna osoba odeszła. Właśnie. Bardzo dziękujemy za ten subiektywny przegląd prasy. Dziękuję za ten kawałek subiektywnego miejsca na 5 minut. Do następnego. Kolejny będzie w czwartek, prawda? Tak jest. Właśnie, zapraszamy Państwa.